Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To jest Onet Ranowie, Modeta Moro. Dziś porozmawiamy o relacjach. Relacjach, które warto budować. Warto, ja to wiem, ale nie wiedzą o tym wszyscy, jak się okazuje. Te relacje międzyludzkie bardzo potrzebne, czasami stają się niedostępne, nieosiągalne, bardzo trudne. Dziś chciałabym trochę porozmawiać między innymi o pokoleniu Z, ale nie tylko, bo myślę, że porównamy też to pokolenie Z, czyli to najbardziej w tej chwili ciekawe i interesujące na rynku. Z innymi pokoleniami, jak to było i jak jest, bo mamy badanie. Dlatego na kanapie u mnie dzisiaj Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka z teamu socjolożki.pl. Tak jest. No właśnie. Proszę powiedzieć, dlaczego to pokolenie Z? Z jednej strony tęskni za relacjami, a z drugiej strony kompletnie nie wie, co z nimi zrobić, jak je budować. Z czego to wynika? Super, że nawiązała pani do pokoleń. Bo mam pokolenie X, ja tak. Jestem z pokolenia X, to jest pokolenie urodzone w latach 70. Potem są milenialsi i są Zetki. I ci najmłodsi to są alfy, które kompletnie pewnie inaczej będą podchodziły do związków, bardziej pragmatycznie, tak mi się wydaje. Ale to pokolenie Z to jest to pokolenie, które w tej chwili jest dorosłe, które wchodzi jest dorosłe, w dorosłość. Tak. To tak? Może być... Takie 18 być, plus, powiedzmy. Dokładnie, tak, to mogą być dzieci pokolenia X, które w latach 90. zaczynało swoją karierę. I było bardzo skupione na tym, żeby, jak my to nazywamy z koleżanką z teamu socjolożki.pl, odbudowywanie Warszawy, tak? Że takie kapitalistyczne podejście i pokolenie X było skupione na tych wykonywaniu obowiązków. Potem jak się pojawiły dzieci, to dawaniu tym dzieciom jak najwięcej z tego, czego my nie mieliśmy. No właśnie, bo to jest pokolenie, które pamięta PRL, to jest dokładnie. Pokolenie, ja jestem tym pokoleniem, tak. Pokolenie, które niewiele miało. Pokolenie deficytów. Marzyło o Zachodzie, tak. I czasami puszka po jakimś napoju była luksusem, więc to jest to pokolenie, które w pewnym momencie zobaczyło, że świat jest otwarty, tak. Zaczęło na ten świat zarabiać, tak. A potem chciało tym swoim dzieciom dać jak najwięcej. Dokładnie tak. I to było zarabianie na te wszystkie dobra i mówienie, że no, dam ci to, trochę to, wyścig to. Za marchewką. Trochę wyścig za marchewką. I było skupione na tych racjonalnych rzeczach, tak? A emocje w tym takim trybie pracy, zdobywania majątku, zdobywania kolejnych szczebli kariery spowodowało, że gdzieś te emocje nam uciekły. I dzieciaki z pokolenia Z mają trudniej tak. Pod tym względem, nie są nauczone tych emocji tak dobrze jak milenialsi, bo milenialsi zaczęli, to jest kolejne pokolenie, lata 80. Oni poszli pierwsi na terapię, tak? Więc przekopali już tą ścieżkę dla pokolenia Z. Natomiast musimy wrócić do korzeni, tak? Musimy wrócić do budowania relacji i do nauczenia się tego, jak te relacje nie tylko budować, ale je wzmacniać. Bo to, że my mamy takie relacje luźne, mamy znajomych na Facebooku, na Instagramie i tak dalej, pandemia nam pokazała, że to nie jest klucz do tego, żeby funkcjonować we wspólnocie, tak? Zostały nam te takie silne relacje jakościowe i ważne. No dobrze, ale proszę powiedzieć, co takiego ciekawego w tym waszym badaniu wyszło, patrząc na płeć żeńską i męską, bo się okazuje, że tutaj jest już duża różnica między młodymi kobietami, a młodymi mężczyznami. Tak, tam mamy bardzo dużo odkryć. Jednym z nich takich moich, to jest moje takie ulubione odkrycie, o którym dużo opowiadam, to jest to, co nam daje poczucie mocy. I faceci powiedzieli, nie wiem, czy pani zgadnie, co? Miłość partnerki daje im największe poczucie mocy, a kobietom, młodym, samodzielność. Więc my się tutaj rozjeżdżamy, tak? Jak dziewczyny wychodzą na zewnątrz, żeby być samodzielne, żeby znowu dać sobie radę, a faceci wracają do domu, tak? I oni tęsknią za tą miłością, tylko my nie potrafimy ze sobą gadać, bo... Ale bo jesteśmy głównie online, ale jesteśmy a nie online, ale też nie potrafimy mówić o swoich potrzebach, tak? No bo jeżeli w przypadku młodych kobiet też ten rozpad wspólnoty spowodował, że jak kobieta staje się matką, to ona jest bardzo w takim spięciu, że musi odzyskać kontrolę nad tym swoim życiem, skupia się na dziecku i ona wokół tego dziecka buduje swoje poczucie też siły i sprawczości. Mhm. I mężczyzna jest gdzieś tam obok. Obok,
tak? I on nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji. Ona go traktuje jak drugie dziecko, tak? No, włóż czapkę i on nie wie, czy to do niego, czy do dziecka. Więc to budowanie relacji, rozmawianie, czego my potrzebujemy, to jest myślę, klucz. Ja wczoraj odnalazłam taki bardzo ciekawy post na Instagramie pani psycholożki Anny Mochnaczewskiej pod tytułem właśnie jak my powinniśmy budować relacje. Bo to, że relacje są ważne, ja powiem jeszcze za chwilę o takim badaniu na temat szczęścia, bardzo długim, bo trwa ponad 80 lat, Harvard to wymyślił, ale jak mamy wzmacniać te relacje? Te relacje wzmacniamy poprzez to, że my wspólnie spędzamy czas. Wspólnie te doświadczenia zbieramy, tak? Jesteśmy wobec siebie empatyczni. No to są takie cegiełki, tak? Które budują. No tak, ale to pokolenie coraz częściej mówi, że nie umie budować relacji, boi się budowania tych relacji. Ja widzę, obserwuję czasami, tak. Z jakim trudem wchodzą w grupę na przykład, zaczynają poznawać nowych ludzi. A z drugiej strony też słyszę, że to jest pokolenie, które bardzo narzeka na samotność, bo ono wcale nie chce być samotne, ale z drugiej strony nie potrafi z tego wyjść. To jest ten online, o którym mówię. To jest ten online, tak? Bo w przypadku online jest łatwiej się konfrontować albo nie konfrontować, jeżeli jest jakaś trudna emocja. Wtedy, jak to mówią moje córki, zostawiam go na odczytanym, tak? Że wyślę jakąś wiadomość i albo on mi wyśle i ja nie reaguję. To wtedy ta relacja gdzieś tam się rozluźnia. My nie potrafimy właśnie rozmawiać tak face to face, żeby powiedzieć, o co nam chodzi, o co nam w tej chodzi? Miłości. Ja podam liczbę, 73% naszych młodych osób mówi, że miłość jest dla nich bardzo ważna. A ponad połowa boi się samotności, więc mamy tutaj dosyć duży taki paradoks. Więc ten online nam spłyca relacje, rozwadnia je, tak, żeby nie potrafimy o tych naszych emocjach rozmawiać. Muszę zapytać jeszcze o seks, bo z tego badania wyszło, że co piąty młody mężczyzna w Polsce nie uprawia seksu. To wynika również z braku tych relacji, z tego, że mężczyźni, kobiety, młodzi ludzie nie wchodzą w związki głębsze, że te relacje są takie bardzo powierzchowne, płytkie. Z kolei też z tego samego badania 20% mężczyzn mówi, że woli spędzać czas online niż offline. Więc to są gry, czy nawet strony takie, które też zaspokajają ich seksualne jakieś potrzeby. Tak. Bo tak jest łatwiej, tak? Natomiast w przypadku, jeżeli już mówimy o seksie takim, nie chcę mówić face to face, bezpośrednim, to jednak trudno mówić o czymś takim, że my nie będziemy budować relacji. Możemy się nastawić w pewnym okresie swojego życia, że zaliczamy tak kolejne partnerki, ale to do niczego nie prowadzi. Ale z jednej strony mamy właśnie takich ludzi, którzy boją się i nie wychodzą, że tak powiem, przed szereg, ale dzisiaj chociażby zalana Warszawa sprawiła, że znowu ostatnie pokolenie wyszło na ulicę, stoją w kaloszach na trasie S8 i protestują, pokazują, że są ostatnim pokoleniem, czyli no, pokazują, że im zależy, że są zaangażowani, że liczy się dla nich nie tylko planeta i świat, ale też ich pokolenie. Tak. Jakie to społeczeństwo, to młode pokolenie Z tak naprawdę jest? Aż tak różne? To młode pokolenie jest takim pokoleniem, które wymaga czułości, takiego spojrzenia na nich nie pod kątem tego, że oni są roszczeniowi, leniwi, że jak przychodzą do pracy, to chcą tylko szybko wyjść i gdzieś tam wyjechać na działkę czy uprawiać pasję. Oni są zwykłymi ludźmi, tak jak my, jak starsze osoby, tylko potrzebują właśnie takiego zrozumienia, miłości i tego my powinniśmy się uczyć od nich tego balansu takiego między pracą. No tak, ale oni czasami też przesadzają w drugą stronę, że ten komfort i ten life balance tak rządzi ich życiem, że nie wchodzą w ogóle w żadne rzeczy, które sprawiają czasami wysiłek. A umówmy się, przyziemne sytuacje w życiu, chociażby, nie wiem, płacenie rachunków, czy w ogóle
utrzymywanie się wymagają często ciężkiej pracy. Zastanawiam się, czy to pokolenie nasze, mówię o pokoleniu lat 70., które budowało i może przesadziło z tym budowaniem. Popełniło błąd. Dokładnie. Ale czy to pokolenie z kolei będzie konsumowało? Czy oni będą w stanie cokolwiek zbudować? Myślę, że tak, tylko my właśnie przez to, że tak dużo im daliśmy, zabraliśmy im samodzielność. I oni się tej samodzielności boją. Boją się podejmowania odpowiedzialności, takiego wyboru. My to nazywamy paradoksem wyboru, który polega na tym, że mamy bardzo dużo opcji i nie wiemy, co wybrać, tak? Bo każda z tych opcji będzie zła, bo ta, której nie wybrałyśmy, nie wybraliśmy, może być lepsza. Więc oni budują swoją, tą swoją dorosłość i myślenie o... o dorosłości, o przyszłości, tylko dużo ostrożniej. Musimy pamiętać, że to też jest pokolenie, tak jak pani powiedziała, o tym ostatnim pokoleniu, tak, wokół którego krąży wiele tak zwanych widm katastrof, jak tak. my to nazywamy, taka tak. toksyna. No ale my z kolei ich przyzwyczailiśmy do tego, że na kolanka i na łokcie, na głowę zakładamy kask, ochraniacze i tak. nic złego się nie może wydarzyć. I nagle ich wypuszczamy w ten tak. świat, tak? tak, gdzie jest katastrofa klimatyczna, są wojny i cały czas im powtarzamy, że za chwilę świat nie będzie istniał. No właśnie. Właśnie, są, zawsze medal ma dwie strony, tak. prawda? Przypomnę, że na Onecie oczywiście przez cały dzisiejszy dzień możecie śledzić i obserwować sytuację związaną z zalaniem chociażby Warszawy. Tutaj proszę bardzo, ostatnie zdjęcia na żywo z zalanej trasy S8. Tam ostatnie pokolenie, któremu zależy właśnie, cały czas pokazuje, że jest stojąc po kolana w wodzie. Dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka z teamu Socjologii. Loszki.pl o tym badaniu i o tym, jak myślą, jak żyją ci z pokolenia Z. Oczywiście więcej znajdziecie w sieci. Dziękuję bardzo. My zapraszamy na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki. A wam, kochani, życzę gdziekolwiek i dokądkolwiek nie jedziecie, krótkiego i szybkiego dojazdu, bo z tego, co wiem, to nie tylko Warszawa, ale naprawdę wszystkie miasta zalane są totalnie zakorkowane, więc może dzisiaj zasługujecie na pracę zdalną. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.